Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na recenzję obudowy dostarczonej przez sklep Case King, czyli obudowy firmy Fantex N2 Pro M. Nowy model, pomniejszona wersja obudowy N2 Pro. Obudowa funkcjonalna, obudowa o wielu dobrych cechach, ale też o kilku drobnych wadach, o którym oczywiście w tym filmie Wam też powiem. Co do cen tej obudowy, to cena nie jest najniższa, natomiast nie jest też jakaś zaporowa. Cenę tych obudów sprawdzicie sobie w opisie filmu innych modeli, a tymczasem zapraszam Was na recenzję. Fantex N2 Pro M to mniejszy brat obudowy N2 Pro. Jest to obudowa klasy Midi Tower o wymiarach 235 mm szerokości, 480 mm wysokości oraz 500 mm długości. Kompatybilność z płytami głównymi EATX, ATX, MicroATX oraz MiniATX. Możemy tutaj zamocować do 8 urządzeń 3,5 cala oraz do 3 urządzeń 2,5 cala. Wentylatory. Mamy możliwość zamontowania w sumie 6 sztuk wentylatorów 120 mm. 2 z przodu, 3 na górze, 1 z tyłu. Wentylatory 140 mm zamocujemy w ilości sztuk 5. 2 z przodu, 2 na górze, 1 z tyłu i ten wentylator jest w zestawie. Obudowa kompatybilna jest także z chłodniami wodnymi o rozmiarach nawet 360 na 120 mm oraz 280 na 140 mm. Jeśli chodzi o miejsce na kartę graficzną, wejdą tutaj nawet potwory o długości 420 mm. Maksymalna długość zasilacza to 318 mm, natomiast wysokość dla chłodzenia procesora to 194 mm. Przepust na okablowanie ma 35 mm. Już za chwilę zajrzymy do wnętrza obudowy Fantex N2 Pro M. Natomiast jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, obudowa typu Midi Tower, wymiary poznaliście już na początku. Obudowa taka średnia, jeśli chodzi o wielkość, za to dość pojemna, jeśli chodzi o wnętrze. Zobaczcie to za chwilkę. Jak widzimy, też na lewym panelu mamy duże, naprawdę duże okno, prawie że od samej góry do samego dołu. To okno pokazuje większość naszego komputera, większość jego wnętrza. To jest rzeczywiście bardzo fajne, jeśli mamy jakieś podświetlane elementy typu wentylatory, właśnie karta graficzna, jak u mnie, bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście możemy sobie ten panel przełożyć na drugą stronę. Ja akurat mam komputer w ten sposób ustawiony, więc dla mnie ten panel jest idealny z oknem. Jeśli bym miał komputer z drugiej strony biurka, wtedy bym sobie go po prostu przełożył. Mamy też, jak widzicie, bardzo ładny front. Stylizowany jest na szczotkowane aluminium. Myślę, że to bardzo dobrze widać. Całe tworzywo tutaj jest naprawdę solidne, jest to grube, po prostu porządna robota. Widzimy także wloty powietrza po bokach oraz panel z portami, dwa porty USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe oraz przycisk reset. Natomiast włącznik mamy tutaj u góry podświetlany białą diodą. Oczywiście obudowa jest uzbrojona w filtry przeciwkurzowe. Filtr górny mamy na magnes. Po prostu się nam przykleja do tego panelu górnego. Pod spodem mamy po prostu blachę z dużą liczbą otworów. I tutaj pod tym mamy specjalny element, zobaczcie go za chwilkę, gdzie możemy sobie zamontować dodatkowe wentylatory lub elementy chłodzenia wodnego. Tak więc filtr tak jest bardzo praktyczny, ponieważ nie potrzebujemy żadnych narzędzi, nic, żeby go zdjąć, wyczyścić. Można go nawet umyć pod wodą, wysuszyć i potem kładziemy i się przykleja. To jest naprawdę świetny patent tej obudowy. Jeśli chodzi o front, moi drodzy, to możemy go sobie zdjąć. I po zdjęciu tego frontu widzimy, że mamy tutaj zatokę 5,25 cala, czyli chociażby możemy tutaj umieścić napęd DVD lub jeśli nie używamy, to na przykład jakiś kontroler obrotów lub inne przydatne urządzenie, albo możemy tutaj nie mieć nic. W obudowie mamy zaślepkę, możemy ją po prostu wyjąć i wtedy sobie ten napęd tutaj zamontować. Przy okazji, co do filtra tego elementu, to też jest to siateczka mesh. Możemy to w łatwy sposób wyjąć. Wystarczy odciąć tutaj kilka elementów. Ten filtr, jak widzicie, jest dwuetapowy. Tutaj mamy siateczkę mesh z większymi otworami, natomiast tu mamy już gęstą, z małymi otworkami, taką siatkę, którą możemy zdjąć i wyczyścić. Więc mamy fajny dwuetapowy system filtrowania tego kurzu, zatrzymywania kurzu. No i tutaj, jak się przyjrzycie, mamy nacięcia tutaj oraz otwory tutaj, czyli możemy zamontować sobie 120 mm wentylatory albo 140. Tak więc taki wentylator z przodu może się bardzo przydać, ponieważ będzie zasysał to powietrze, a wentylator, który jest w komplecie z tyłu,
będzie je wypychał. Teraz zobaczycie, co jest w komplecie. Jest to 140 mm dość cichy wentylator. Natomiast z przodu widzimy też jeszcze z ważniejszych rzeczy miejsce na przełożenie tego okablowania. Drugi bok obudowy to, jak widzicie, klasyczny panel bez okna. Z tyłu obudowa wygląda tak. Nie mamy za bardzo żadnych miejsc na przepychanie rurek chłodzenia wodnego. Natomiast mamy tutaj wykręcane śledzie, więc bardzo fajnie, że nie są wyłamywane. Jest to bardziej praktyczne. I widzimy 140 mm wentylator firmy Fantex, który jest w komplecie. Oczywiście panel tylni płyty głównej. A tutaj mamy miejsce na dodatkowe elementy, jak chociażby chłodzenie wodne. Na dole standardowo zasilacz. Cała obudowa jest troszeczkę podwyższona. Spójrzmy teraz na obudowę od spodu. Mamy podwyższenia, które tą obudowę podwyższają o jakieś 3,5 cm, tak plus minus, więc stoi ona troszeczkę wyżej niż na takich standardowych stópkach, nóżkach, jakkolwiek by to nazwać. Od spodu nie mamy tutaj w sekcji samego wnętrza obudowy żadnych takich typowych otworów wentylacyjnych. Mamy tylko kilka takich nacięć, które oczywiście też zapewniają jakąś cyrkulację powietrza. Natomiast to jest bardzo fajne. Mamy wyjmowany filtr na zasilacz, który możemy oczywiście również w łatwy sposób wyczyścić, umyć i utrzymać w czystości. Wyjmowanie i umieszczanie go z powrotem na miejscu, jak widzicie, jest bardzo proste. Zanim przyjrzymy się podzespołom, pokażę Wam jeszcze przeciwległy panel, gdzie mamy system porządkowania okablowania, który jest bardzo dobry swoją drogą. Natomiast co do tych paneli bocznych, grubość blachy wynosi tutaj około 0,6 mm, więc jest to blacha dość gruba, dość porządna. Sztywność tej blachy jest dobra, natomiast nie powiedziałbym, że jest to blacha pancerna jakaś super gruba. No, ale oczywiście do tej obudowy w zupełności wystarczają tego typu panele. Muszę też dodać, że sama konstrukcja poza panelami jest dużo bardziej sztywna, blacha jest grubsza i cała konstrukcja obudowy, nawet jak zdejmiemy sobie te panele, jest naprawdę sztywna. Co mamy z tyłu? Jak widzicie, mamy kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, bardzo duże wycięcie na backplate, więc nie będzie żadnego problemu z instalacją chłodzeń, które posiadają taki backplate. Mamy też szereg przepustów na porządkowanie okablowania, bardzo przemyślanych, wręcz bym powiedział genialnych. Na przykład mamy przepust tutaj, żeby podłączyć przewód do płyty głównej w sekcji zasilania procesora. Mamy przepusty tutaj, tutaj. Mamy szereg przepustów też od spodu. Mamy też takie tasiemki Fantexa, które są dość dobrym rozwiązaniem, natomiast mogłyby być dłuższe i mieć dłuższe rzepy, ponieważ przy spinaniu takich drobnych kabli nie ma problemu, a jak już mamy większą wiązkę, to po prostu nie potrafi objąć tej wiązki, więc ja spinałem sobie takimi własnymi rzepami większymi, masywniejszymi. W każdym razie wygląda to dość ładnie, dość sludnie, pomimo że jest dość dużo przewodów, to jest to uporządkowane. Widzicie też tutaj dwa miejsca na dyski SSD lub po prostu dyski 2,5 cala. W sumie takie miejsca mamy trzy. Trzecie jest z przodu, zobaczycie je także. Natomiast mamy jeden taki zestaw mocowań do tych dysków. W kolejne należy się zaopatrzyć we własnym zakresie. Więc jeśli byśmy mieli trzy dyski SSD czy 2,5 cala, musimy sobie dwa takie mocowania dokupić. Jak to się montuje, pokazywałem Wam w filmie z montażem komputera w tej obudowie. Natomiast jak zerkniemy sobie niżej, zobaczymy tutaj komorę, gdzie umieszczamy zasilacz. Mamy też tutaj troszkę miejsca, żeby sobie popodpinać przewody. Nie jest to zbyt wygodne, natomiast jakoś da się to ogarnąć. Natomiast tutaj mamy też miejsce na trzy dyski 3,5 calowe i w zestawie mamy dwie sztuki takich sanek. Po prostu montujemy tutaj dysk i w bardzo prosty sposób go wsuwamy. Klika i jest zabezpieczony. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś używa jeszcze dysków 3,5 cala. Ja już z tego powoli wychodzę. No i jeśli chodzi o przestrzeń tutaj w tej sekcji, to jest wystarczająco, natomiast też nie ma rewelacji, ponieważ jak ułoży nam się tutaj grubsza wiązka przewodów, to panel musi się troszeczkę dogiąć, żeby się to zamknęło wszystko. Ja osobiście nie miałem z tym dużego problemu, ponieważ te przewody grubsze można po prostu ułożyć bardziej obok siebie. Miejsce jest tutaj wystarczająco, przepustów jest wystarczająco. Dysk SSD też się mieści bez problemu, jak panel tutaj przyjdzie, nic nie haczy. No i też więcej miejsca głębiej mamy w tej sekcji, więc można sobie przewody po prostu poprowadzić tędy, poprzywiązywać tutaj i też obejść ten problem. Tak więc ilość miejsca od tej płyty do końca panelu bocznego
moim zdaniem jest w zupełności wystarczająca. I teraz, moi drodzy, ściągamy drugi panel. I tak właśnie wygląda wnętrze tej obudowy. Jest naprawdę dość przestronne, za chwilkę pokażę Wam zbliżenia. Natomiast jak już widzimy, mamy tutaj kolejny taki element, gdzie możemy zamocować właśnie dysk 2,5 cala, dysk SSD przy pomocy takiego mocowania, jak widzieliście z tyłu, takiego elementu mocującego, który w zestawie mamy w jednej sztuce. Mamy tutaj też przepust na porządkowanie okablowania czy na rurki chłodzenia wodnego, jeśli byśmy sobie gdzieś tam jakiś element tego chłodzenia jeszcze zainstalowali. I patrząc do obudowy, widzimy tutaj miejsce na urządzenie 5,25 cala, czyli chociażby napęd DVD, tutaj miejsce na wentylatory lub elementy chłodzenia wodnego. Tutaj nie mamy żadnych koszyczków na dyski, nic takiego. Jest to również przeznaczone do większych chłodzeń lub po prostu do długich kart graficznych. Ja mam akurat tutaj GeForce GTX 960 G1 Gaming od Gigabyte'a z chłodzeniem Windforce 3. Zobaczcie, karta naprawdę długa, naprawdę wielka. Jak widzicie, zapasu mamy tutaj jeszcze mnóstwo, pomimo że z zewnątrz ta obudowa nie wydaje się super duża. Mam płytę główną w formacie Micro ATX. Jak widzicie tutaj, to w tej obudowie prawie w ogóle miejsca nie zajmuje. Płyta ATX byłaby tylko troszeczkę dłuższa w dół. No i widzicie porządkowanie okablowania. Wszystko wyszło tutaj moim zdaniem bardzo ładnie. Jest bardzo schludnie. Od tej strony obudowy tego okablowania praktycznie nie widać. Na górze mamy siatkę mesh oraz ten filtr, który Wam pokazywałem. Co do tych przepustów, widzicie tam w głębi to, co pokazywałem. Kolejne przepusty są tutaj. Przepust na dole oraz takie już bez gumowań, po prostu otwory w różnych miejscach do poprzeprowadzania sobie tego okablowania. System po prostu genialny. Jeśli chodzi o dodatkowy element do mocowania wentylatorów, to wygląda on tak. Jest to po prostu kawałek blachy, taki w miarę sztywny, natomiast bez przesady. I mamy, jak widzicie, tutaj miejsce na trzy wentylatory. Możemy je sobie oczywiście przyczepić, a następnie tylko wsuwamy ten element do środka. Zabezpieczamy dwoma śrubami i jest wszystko. Oczywiście poza trzema 120-kami może tu być albo jakiś blok chłodzenia wodnego, chłodnica lub po prostu dwa wentylatory większe 140-ki. Sprawdzimy sobie w tej chwili poziom hałasu w tej obudowie. W tej chwili komputer jest nieobciążony. Sprawdzamy. Niecałe 37 dB mierzone z około 15 cm od obudowy, tak więc duża cisza, duży komfort pracy z tą obudową, jeśli komputer jest nieobciążony. Teraz zobaczymy sobie przy obciążonym komputerze. W tej chwili obserwowaliśmy do 37,3 dB. To był poziom hałasu przy komputerze obciążonym, procesorze obciążonym programem OCCT. Już przez kilka minut procesor na 100% swojej mocy. Temperatury procesora, z tego co tutaj widzę, maksymalne 56-58 stopni. Kilka minut później, kiedy procesor już się rozgrzał, doszliśmy do 38 dB. Wciąż obudowa jest bardzo, bardzo cicha. Teraz zmienimy testy, obciążymy sobie kartę graficzną. Jak widzicie, obciążenie karty graficznej do maksimum, do 100% przez kilkanaście minut też nie prowadzi do wzrostu hałasu tej obudowy. Osobną sprawą jest, że mam też w obudowie bardzo ciche komponenty zainstalowane, natomiast sama obudowa mimo wszystko wykazuje dużą kulturę pracy, pomimo że nie jest to obudowa w żaden sposób wyciszana. No dobrze, moi drodzy, test obudowy Fantex N2 Pro M za nami. Myślę, że prezentacja była dość obszerna, poznaliście wszelkie zalety i mankamenty tej obudowy. Zacznijmy może od tych minusów. No, przede wszystkim za cenę tych około 350 zł na chwilę obecną, być może ta obudowa stanie oczywiście za jakiś czas, to widziałbym jeszcze chociażby drugi wentylator 120 albo 140 na froncie. Byśmy wtedy mieli taki kompletny obieg powietrza, wentylator z przodu zasysający, a z tyłu wypychający to powietrze. A tak musimy się w drugi uzbroić już na własny, że tak powiem, koszt. Druga rzecz, panele. Blachy paneli może nie są cienkie jak papier, a nie są też tak sztywne, żeby się nie wyginały. Dlatego cała konstrukcja, sztywność obudowy jest dobra.
natomiast panele mogły być troszeczkę grubsze. Przy okazji oczywiście ten panel z Plex jest bardzo ładny i świetnie eksponuje wnętrze naszego komputera. No i trzecia rzecz, trzeci minus, troszeczkę jest ubożone wyposażenie, ponieważ na przykład mamy 3 miejsca na dyski 2,5 cala, dyski SSD, a mamy tylko jedno mocowanie w komplecie. Tak samo nie mamy żadnej klatki w środku dysku, być może też da się ją dokupić, ale tak jak mówię, jest to dodatkowy koszt. Co do zalet, obudowa bardzo porządnie wykonana, bardzo funkcjonalna, niewielka wymiarami zewnętrznymi, acz bardzo pojemna w środku, posiadająca genialny system porządkowania, okablowania, bardzo wiele przepustów w różnych nietypowych miejscach, dzięki czemu te przewody możemy praktycznie tak ukryć, że od strony płyty głównej niewiele co widać. No i przestrzeń na drugim panelu mamy dość dobrą do porządkowania, 3,5 cm, więc powinniśmy tam wszystkie te wiązki upchnąć, nawet jak mamy sporo przewodów w obudowie. Możemy bardzo solidnie rozbudować system chłodzenia, ponieważ mogą to być 2 wentylatory z przodu, 3 wentylatory od góry, wentylator z tyłu, tutaj nam w sumie 6 wentylatorów, 120, troszeczkę mniejszą liczbę 140 lub też naprawdę potężne chłodnice chłodzenia wodnego, więc możemy tą obudowę sobie naprawdę dobrze mocno stuningować. Bardzo dużym plusem jest także sam wygląd tej obudowy, szczególnie front, bardzo ładny, przypominający szczotkowane aluminium, z porządnego tworzywa, naprawdę solidny. Porty 3.0 to już powoli standard, ale ta obudowa oczywiście też ma. No i bardzo fajnymi dodatkami są filtry przeciwkurzowe, dolny od zasilacza wysuwany oraz górny na magnes. Mamy oczywiście też filtrowany front obudowy, co wpływa na zmniejszenie kurzenia się wnętrza naszego komputera. Tak więc podsumowując, obudowa ma zdecydowanie więcej zalet niż wad, natomiast o tych wadach też należy pamiętać, decydując się na ten model, że jakieś tam jednak mankamenty ta obudowa, zresztą jak każdy produkt praktycznie, posiada. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji, za dostarczenie obudowy do testów, dziękuję firmie Case King. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, polećcie znajomym, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!